Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! Enea Falubaz Zielona Góra nadal bez porażki. W piątkowym meczu przy W69 Zielonogórzanie pokonali drużynę z Poznania 53-37. No nie mam co ukrywać, po tej kontuzji były duże problemy z moją jakby stresem przed wyścigiem i myślę, że to było spowodowane tą kontuzją, bo jednak no jest to kontuzja niefajna i myślę, że po spotkaniach z psychologiem w końcu doszedłem do tego, co bym chciał. Wiadomo, chciałbym jeszcze więcej, ale jak na przełamanie myślę, że w końcu jest okej. No tak naprawdę wczoraj mieliśmy trening przed meczem i do chyba jako ostatni zjechałem z toru i myślę, że to dużo zaprocentowało. Tak jak się dopasowywaliśmy na treningu, tak było dzisiaj. Wszystko fajnie pasowało i przede wszystkim fajnie to, że właśnie nie musieliśmy szukać tych ustawień, tylko już wiedzieliśmy na czym jechać. Także no cieszę się dwukrotnie, bo wiadomo, cieszyłem się z wcześniejszych zwycięstw drużyny, aczkolwiek no jednak zostawał ten niedosyt, bo jednak nie pokazywałem się z dobrej strony, bo nie ma co ukrywać, no jechałem totalne dno i cieszę się, że w końcu to przełamanie jest i że pomogłem drużynie. Staramy się przygotować do każdego meczu, nie patrząc na to, kto do nas przyjeżdża, cały czas jesteśmy skoncentrowani i dobre przygotowanie przede wszystkim, tak, więc wykorzystaliśmy dzisiaj handicap swojego toru i cóż, no, jesteśmy zadowoleni. Znaczy po wczorajszym, tak naprawdę byłem w swoim domu wczoraj i się strasznie męczyłem, nie wiem z czego to wynikało, co prawda awans, ale nie byłem do końca jakby zadowolony ze swojej jazdy. Dzisiaj cieszę się, że ten mecz był i mogłem jakby no jakby polepszyć sobie troszkę humor, chociaż mówię, awans był i to było dla mnie najważniejsze, chociaż popełniłem wczoraj kilka błędów, dzisiaj tych błędów nie było i przynajmniej ja ich nie dostrzegłem i cóż, no jestem zadowolony, tak, wszyscy pracujemy, Michał, Kamil, Rafał, którzy mi pomagają cały czas i jakby pracujemy ze sobą już z Michałem bodajże 2 lata, więc te silniki już coraz bardziej rozumiemy i cały czas porzuca mi coś nowego i stara się jakby
sprawdzać, chociaż teraz nie ma za bardzo czasu na to, ale jestem bardzo mu wdzięczny za to, że po prostu to wszystko chodzi tak jak dotychczas. Jak cały sezon taki będzie, to wtedy możemy się zachwycać. Mam nadzieję, że to nie był jednorazowy wybryk, tylko gdzieś częściej będę dostawał szansę jechać więcej niż 3 razy i robić dwucyfrówki. No, wynik dzisiejszy mnie cieszy i buduje na kolejne zawody. Za nami pierwsza runda drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody odbyły się w środę przy W69. Nasi zawodnicy zdobyli 41 punktów, zajmując przy tym drugie miejsce. Najlepsi okazali się żużlowcy z Gorzowa. Nie jest to jeszcze czego bym oczekiwał od siebie, też szukamy prędkości w silnikach, które tak naprawdę nie są, na razie nie były brane pod uwagę nawet na ligę, tak naprawdę szukam też sobie przede wszystkim, bo jednak tak jak poszła głowa wcześniej, to teraz trzeba też szukać w sylwetce, gdzie wiadomo, no nie jest idealnie, ale na pewno też nie mogę być na siebie zły, bo jednak no, nie było źle. Na pewno jakaś tam rywalizacja jest, ale w moim przypadku tak typowo właśnie treningowo chcę do tego podejść, też mam chłopaków z Ekstraligi, więc fajnie jest się do nich porównać, zobaczyć jak ten sprzęt się spisuje. Dziś właśnie testowałem tak naprawdę silnik, który prosto z serwisu, no widać, że jeszcze czegoś mi brakuje, także fajnie, że są takie testy, w przyszłym tygodniu tak naprawdę kolejny i już potem fokus na ligę. Nie miałem zbytnio okazji, żeby pojeździć i potrenować, szczególnie z taśmy, dlatego fajnie, że dzisiaj te zawody były, tak żebym mógł też się trochę sprawdzić. Dobrze mi się jeździła, czy jestem z siebie zadowolony, to nie wiem. Punkty nie były złe, ale szkoda tego ostatniego upadku, ale już czasu nie cofnę. Myślę, że chłopaki dobrze pojechali, ja tam gdzieś mogłem jeszcze parę punktów dorzucić, ale drużyna z Gorzowa jest kompletna i wszyscy jadą na dobrym poziomie, więc jest nam naprawdę ciężko wygrywać. Dobrze wyjeżdżałem spod taśmy dzisiaj, a gorzej czułem się na trasie i nie potrafiłem znaleźć optymalnej ścieżki dzisiaj. Krzysztof Buczkowski z awansem do finałów indywidualnych Mistrzostw Polski. Buczek na torze w Grudziądzu zdobył 9 punktów i zajął 8 miejsce w turnieju Imp Challenge. Nie było euforii po wczorajszym, bardziej dużo pytań do samych do siebie, więc tak jak mówiłem wcześniej, te zawody mogły się potoczyć dla mnie lepiej, ale no całe szczęście był ten awans i to jest najważniejsze. To co tam wczoraj nie zagrało? A trochę nerwy, trochę stres, wiadomo, w swoim domu to tak te długo nie jeździłem bodajże. Ostatni mecz taki pełny z motorem Lublin w 2021, więc trochę czasu nie trenuję tam, więc jest to jakby dla mnie nówka obiekt. Znamy dokładne daty najbliższych spotkań Enei Falubazu Zielona Góra. W niedzielę 28 maja pojedziemy do Łodzi. Początek tego pojedynku o godzinie 14. Natomiast mecz rewanżowy przy W69 odbędzie się 3 czerwca, czyli w sobotę. Start pierwszego biegu o 16:30. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. Do zobaczenia wkrótce.